tym zadaniu musimy udowodnić, że suma takich czterech potęg jest podzielna przez 17. Żeby to zrobić, to będziemy musieli zapisać tę sumę w postaci iloczynowej, tak żeby jednym z czynników była liczba 17 i to już będzie oznaczało, że dana liczba jest podzielna przez 17, czyli wyciągamy wspólny czynnik przed nawias z tych czterech liczb. Tym wspólnym czynnikiem będzie liczba 4 w potędze 2017. Jak ją wyciągniemy przed nawias, to z tej liczby zostanie nam po prostu jedynka, z tej liczby zostanie nam 4 w potędze pierwszej, czyli po prostu 4, z tej liczby zostanie nam 4 w potędze drugiej i z tej ostatniej liczby zostanie nam 4 w potędze trzeciej. No to policzmy, ile mamy w tym nawiasie. Tę liczbę na początku, ten czynnik 4 do 2017 przepisujemy bez zmian. 1 plus 4 to 5 plus, a tu będziemy mieli 16 plus 64 to jest 80, czyli mamy tutaj ostatecznie 85 razy 4 do potęgi 2017. No i teraz sprawdźmy, czy przypadkiem w tej liczbie 85 po rozkładzie na iloczyn czynników nie kryje się 17. 85 dzieli się przez 17 i w wyniku otrzymujemy 5. 17 razy 5 to 85, czyli ta nasza liczba jest równa następującemu iloczynowi i widzimy już, że w tym iloczynie występuje liczba 17. Czyli moglibyśmy tę liczbę potraktować jako jakaś liczba całkowita k, k należy do liczb całkowitych, czyli udało nam się zapisać tę naszą liczbę w postaci 17 razy k, gdzie k jest całkowita. No i to kończy dowód tego, że ta liczba jest podzielna przez 17, ponieważ ten iloczyn jest podzielny przez 17. No i to jest koniec naszego dowodu.